Cześć! W tym filmie pokażę Wam dwa szukacze par, lokalizatory przewodu. Niby podobne, ale posiadające różne funkcje. Pokażę, jak z nich korzystać do lokalizowania żył czy przewodu. Oba pojawiły się już na kanale. Tym razem jednak będzie porównanie, różnice i użycie obu jednocześnie czy zamiennie, co może bardzo ułatwić lub przyspieszyć pracę. No to zaczynamy! Pierwszy to Unite UT682D, drugi Anenk M469A. W obu przypadkach ustawiamy nadajnik na skanowanie i podłączamy do przewodu. Odbiornikiem szukamy właściwego przewodu lub żyły. Przydatna jest tu regulacja poziomu. Ustawiamy tak, aby słyszeć różnicę w głośności. W praktyce, im bliżej właściwego przewodu, tym niższy poziom sygnału ustawiamy, aż do momentu, kiedy będzie wyraźna różnica pozwalająca zlokalizować dany przewód. W przypadku Unite dioda świeci po naciśnięciu przycisku, wskazując działanie, nic więcej. A w Anengu dioda wskazuje poziom sygnału. Można tak ustawić pokrętło, aby świeciła tylko przy wykryciu właściwego przewodu. Unite ma natomiast test ciągłości. Jak zlokalizujemy przewód, to możemy to potwierdzić. Zwieramy żyły i sprawdzamy ciągłość. To znacznie pewniejsza metoda niż sam dźwięk. Możemy także wykorzystać oba, ponieważ odbiorniki i nadajniki są zamienne. Możemy użyć jednocześnie dwóch nadajników, ustawiając w Anengu inny ton niż ma Unite. Możliwość zmiany tonu to kolejna przydatna cecha Anenga. Mogą także szukać tego samego przewodu dwie osoby jednocześnie, w różnych miejscach, używając dwóch odbiorników. Możemy także wykorzystać zamienność odbiorników, nadajnik z Unite i odbiornik z Anenga. Będziemy mieli bardziej funkcjonalną sygnalizację, także diodą, a jednocześnie test ciągłości dla potwierdzenia. Te dwa pozornie bardzo podobne urządzenia, jednak się różnią i warto to uwzględnić przy wyborze, albo kupić oba i wykorzystać te różnice. Ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.